Bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Alan Wake's American Nightmare. Zobaczymy, czy tak jak tytuł wskazuje, będzie to totalne przeciwieństwo amerykańskiego snu, czyli American Dream. Zobaczymy, co naszego pisarza tym razem spotka. Tak więc zaczynajmy. Przepraszam bardzo, od razu musiał być fail, tryb fabularny, nowa historia. Ustawienie dźwięków i grafiki testowałem na trybie, jak on się nazywał, na trybie zręcznościowym. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale zapewne nie będzie. Tryb normalny. Koszmaru się na razie wyrzekamy. Odstawiamy na bok. Facing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Czyli mam rozumieć, że jesteśmy częścią tego serialu, który mieliśmy okazję obserwować w pierwszej części naszych poczynań. Dobra, latarka. Pierwsze co? Widzę, że sterowanie nie za bardzo się zmieniło. A to co jest? Dobra. Na razie spróbujmy się zorientować w ogóle, co tutaj możemy sobie znaleźć. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Już? Serio? Że tędy nie mogę przejść, ale ja zawsze znajdę drogę. Dobra, skoro niby tędy powinniśmy iść, to my zróbmy na przekór i... Czy ja tutaj powinienem wchodzić? Oto jest pytanie. Może nie. To przypomina mi tą chatkę, do której zawitaliśmy w pierwszej części. Divers Isle. Punkt kontrolny. Dziękuję. Rozglądajmy się, czy tutaj czegoś nie ma ciekawego. O, pistolet. Bardzo chcę. Dziękuję. A my już wiemy, jak sobie z takimi radzić. Raz, dwa, trzy.
trzymacie, dziękuję, dobranoc. On też nam tutaj zbyt wiele nie zrobi. Bateria się naładowała. Coś tutaj po bokach? Nie. Z miłą chęcią opuszczę ten kanion. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Będziemy szukać kartek. Podnieś. Jeden na 35. Aha, na pewno wszystkie znajdziemy. Na pewno. Czy ja mogę tutaj wejść? O to jest pytanie. Możemy coś z tym zrobić? Nie, nie możemy. Szkoda. Mam nadzieję, że graficznie będzie to wyglądało przyzwoicie. Bo nie mówię już, że ładnie. Bo to trudno przy moim sprzęcie. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Aha. Droga tędy i droga tędy. Mamy zbadać motel. Czyli niby tędy powinniśmy iść, ale skoro mamy dwie drogi do dyspozycji, chyba że każda będzie prowadzić. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. O, z taką armią to my się mierzyć nie będziemy. O tak. I to jest właśnie ten moment. I can't stay here now. No nie, nie, nie męcz się, nie męcz się. Zapraszam, zapraszam. Kilku z was na pewno wykończę. Nie liczcie, że nie. Dlaczego pan władza nosi jakąś? Nawet nie wiem, co to było. Nadal pistolet. Aha. Jeszcze idziecie. Spadłowa. Oj, kamerą. Dobra. Nie ma na co czekać. Trzeba spierniczać do motelu. Uciekaj, uciekaj, Alan. Alan, nie rób mi tego, proszę cię. Gonią nas jeszcze. Niepotrzebnie wdawałem się w tą strzelaninę. Co my tutaj mamy? Aha, to jest to miejsce. Mogliśmy sobie zamienić pistolet na shotguna, ale zostaniemy przy pistolecie. 12 naboi nie jest za dużo. Ale może coś z tego damy radę. Tak, tylko że ja nie jestem ranny. Nie potrzebuję leczenia.
3 strony maszynopisu. Nie mam 3, mam 1. Czyli na to wychodzi, że musimy przeszukać okolice motelu. Możemy tu wejść? Nie. Tam coś widzę. O, na radarze jest strona maszynopisu. A to nowość, muszę powiedzieć. To podniesiemy. Poradne problemy z wysłowieniem się. Flary. Standardowy widok amerykańskich moteli. Ciężarowy. Z tej strony może coś? Nie. Strona maszynopisu cały czas jest gdzieś... gdzieś w tamtym kierunku. Nie. Dobra. Na razie tą stronę zostawiamy w spokoju, przeszukamy okolice znajdującą się dookoła motelu. O, jest! Pięknie, dziękuję. Tutaj możemy sobie przejść. Telewizor! Włączymy, oczywiście. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. O cholera, co się tu dzieje? I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. Oh yeah, snaggy. So quiet. Mój drogi przyjacielu, bycie w centrum uwagi nie zawsze jest dobrą rzeczą. A, mamy przeszukać garaż. Teraz dopiero zauważyłem. Ale zanim ten garaż przeszukamy... Hello! Co tu jest? O tak! Nie, przepraszam bardzo, ja jeszcze się tutaj pokręcę. Strona maszynopisu gdzieś... tutaj. Widzę i chciałbym ją dostać. Czy ja tutaj mogę jakoś się dostać? Tamty nie. Co tu tyle piwa? Do jasnej cholery. Naprawdę korci mnie, żeby te wszystkie zakamarki pozwiedzać. W sumie teraz to robię.
powinienem się skupić na głównym wątku historii, a tu proszę, szwędam się bez celu. A czasami chyba tak lepiej. Pójdziemy tu sobie trochę... O, strona maszynopisu, pięknie. Jest. Trzy. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Wychodzi na to, że musimy wszystkie strony znaleźć, żeby całą historyjkę ułożyć. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Jeszcze jeden. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Mamy trzy strony, czyli teoretycznie powinniśmy móc otworzyć tą skrzynię, która była. Nie, nie chcę zostać ukąszony. Coś tutaj nie. Tak więc... Wróćmy się do skrzyni, otwórzmy ją i zobaczymy, co tam czeka na nas. A później będziemy przeszukać ten nieszczęsny garaż. Jeszcze tędy. O, kolejna skrzynia. Dziękuję. Dziesięć stron maszynopisu na Magnum. Magnum to potężna broń, ale zlitujcie się, tylko trzy. Gdzie była ta skrzynia? Gdzieś tam. Skrzynia... Skrzynia tu. Na pistolet maszynowy. Może nie. Lepiej nie. Chodźmy do tego garażu. Dzień dobry. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Yeah. Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that.
There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. Nie. Dziękujemy za czopki. Co my tutaj mamy? Pistolet na gwoździe? Nie. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to nam pomóc. Nowa rzeczywistość, satelita. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Czy to ma być zapowiedź końca? Mamy znaleźć 3 przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości. Przepraszam panią bardzo. I mamy stronę A. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design. Custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Nie pozwolimy na to. O, znowu? Czym sobie tak zasłużyliśmy? Dziękuję bardzo. Dobra, ale ja myślę, że te 3 przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości odnajdziemy dopiero w przyszłym odcinku, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Nie wiem dokładnie, jak długo trwa ten odcinek, wyjdzie w praniu, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.